Za nieco ponad 2 tygodnie takie obrazy powrócą. 16 kwietnia wystartuje 15. poznański półmaraton. Chętnych w tym roku będzie rekordowo dużo. Organizatorzy liczyli, że 8 tysięcy pakietów startowych wystarczy. Duch biegaczy ich szybko sprowadził na ziemię. Jak zbliża się ta liczba do osiągnięcia 8 tysięcy, mieliśmy pytania, telefony, a po jego osiągnięciu nastąpiła pewnego rodzaju lawina, próśb, żeby ten limit zwiększyć. My na to jesteśmy gotowi. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji wczoraj zwiększyły limit pakietów sportowych o 0,5 tysiąca. W ciągu 24 godzin ponad połowa z nich została wyprzedana. To cieszy organizatorów biegu. Po pandemii ludzie chcą się wrócić do własnej formy, chcą brać udział w zorganizowanych imprezach sportowych, a my się cieszymy, że poznański półmaraton od wielu lat i maraton cieszy się dużą popularnością i to nas też bardzo tak raduje i motywuje do dalszej pracy. Trasa poznańskiego półmaratonu pozostaje bez zmian. Biegacze o 10 wystartują sprzed Międzynarodowych Targów Poznańskich, pobiegną Grunwaldzką, Jugosłowiańską i Ściegiennego aż do Hetmańskiej. Stamtąd trasą dymińską wbiegną do centrum, skąd Solną i Roosevelta dotrą na metę. Piesi oraz kierowcy tego dnia muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Błażej Filipiak, Puls Dnia.